istotnych dla nas wszystkich informacji. Szanowni Państwo, możemy wznawiać obrady. Na dzisiejszej sesji chciałbym serdecznie przywitać gości radnego powiatowego pana Adama Balcerowicza. Witam serdecznie wójta gminy Bezdurzy Władysława Piątkowskiego, panią skarbnik Hannę Grotek, panią sekretarz Renatę Ostatek. Witam także pana Janusza Honorego, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, Adama Pawełka z Belmet, SPZOS Belmet w Belsku Dużym, panią Marię Waleską-Żółcik, dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz panią Mariannę Kornaszewską, dyrektora, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym. Szanowni Państwo, pozwolę sobie stwierdzić, że na dzisiejszej sesji mamy obecnych 13 radnych, wobec tego mamy kworum, możemy podejmować wiążące uchwały. Pozwolę sobie odczytać proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, wystąpienie radnych powiatu grodzieckiego. Punkt czwarty, debata nad raportem o stanie gminy. Punkt piąty, podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla wójta gminy Belsk Duży. W punkcie szóstym, rozpatrzenie i zatwierdzenie. Podpunkt A, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Podpunkt B, informacje o stanie mienia komunalnego. Podpunkt C, sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOS Belmet za 2018 rok. Podpunkt D, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Rachunkowej o sprawozdaniu. Podpunkt E, stanowiska Komisji Rewizyjnej. Podpunkt F, zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Rachunkowej o stanowisku Komisji Rewizyjnej. Punkt 7, podjęcie uchwał w sprawie A, ewentualnie zgłosić uwagi do porządku. Jeśli nie, przewodniczącego Rady Powiatu. Proszę bardzo, czy pan radny najpierw coś powie, a pytania później, czy ja? To bardzo proszę. Proszę, proszę Państwa o sprawdzenie, czy ktoś nie ma włączonego mikrofonu. Świeci. Już jest. Już działa już. Witam Państwa bardzo serdecznie. Od ostatniej sesji u Państwa radni powiatu zajmowali się głównie sprawami szpitali. Odbyły się dwie sesje. Jedna w starostwie w Grójcu poświęcona szpitalowi grójeckiemu, druga w szpitalu w Nowym Mieście poświęcona szpitalowi w Nowym Mieście. Otrzymaliśmy audyt od firmy zewnętrznej, dosyć obszerny, dokument około 300 stron, który przedstawia sytuację zarówno leczniczą, jak i sytuację ekonomiczną za okres 3 lat wstecz. Też są tam przedstawione pewne warianty dalszego funkcjonowania tych szpitali.
Ogólnie sytuacja szpitali jest tragiczna. Zadłużenie obydwu szpitali sięga blisko 40 milionów. Szpital Grójecki zadłuża się w tempie 400 tysięcy miesięcznie w tej chwili. Czyli jeżeli tego nie powstrzymamy, to na koniec roku będzie prawie 5 milionów straty. Szpital Nowomiejski 250 tysięcy miesięcznie. Są potrzebne radykalne działania. Poprzednia pani dyrektor z Nowego Miasta złożyła rezygnację, została wybrana nowa pani dyrektor. Też ma pewną koncepcję funkcjonowania. Powiem tak, jest 21 osób w Radzie Powiatu, każdy ma inną wizję. Ja osobiście nie widzę funkcjonowania dwóch szpitali, jest to dla nas ekonomicznie, nie wytrzymamy tego. No wiadomo, nie możemy z dnia na dzień zamknąć szpitala. Tutaj część radnych, w której klubie jestem, pracujemy nad modelem powolnego przenoszenia niektórych oddziałów z Nowego Miasta do Grójca. Będą to decyzje na dniach. Trzeba to robić jak najszybciej, bo widzimy, że te konsekwencje finansowe są drastyczne. Myślę, że z 1 lipca uda nam się wygasić w Nowym Mieście oddział ginekologiczno-położniczy, oddział pediatryczny i oddział neonatologiczny i przenieść to do Grójca, również żeby poszedł za tym kontrakt. Proszę Państwa, jak mieliśmy sesję w Nowym Mieście, przeszedłem przez ten szpital, na oddziale dziecięcym było dwoje dzieci, gdzie musi być zapewniona kadra, no to jest w ogóle nieuzasadnione. Audyt wykazał również właśnie tutaj pewne nieprawidłowości w zarządzaniu, tak? Przede wszystkim niewykorzystane zasoby zarówno sprzętowe, budynków, jak i kadrowe. Obłożenia na niektórych oddziałach są na poziomie 25%, 30%, 40%. Dlatego za tym pójdą zmniejszenie liczby łóżek, bo również też wykazało, że są przedłużone czasy hospitalizacji, czyli gospodarowanie tymi łóżkami nie było w racjonalny sposób. Ja tutaj głównie skupiam się na tej części ekonomiczno-finansowej, gdyż, że tak powiem, na ten temat posiadam największą wiedzę. Aczkolwiek, no mówię, do spraw medycznych są też dyrektorzy. Są też uwagi co do funkcjonowania tych szpitali. Chodzi tutaj głównie o sposób zajmowania się pacjentami. Tak? Pacjenci narzekają, że to długo trwa. Warunki na izbie przyjęć są tragiczne. Tak? Tutaj też apel do Państwa, aby zgłaszać takie sytuacje, gdzie no nie wiem, docierają do mnie informacje, że na przykład ktoś idzie do szpitala, a na rejestracji jest odłożona słuchawka z boku i nikt nie może się dodzwonić. Tak? Musimy tutaj, że tak powiem, wywrzeć wpływ na zarządzających, aby oni wymogli na pracownika, aby zmieniło się to podejście, tak? Żeby ten pacjent chciał iść do tego Grójca czy do Nowego Miasta, aby, wiadomo, za pacjentem idą pieniądze, tak? W tym roku otrzymaliśmy kontrakt na Grójec o 200 tysięcy mniejszy niż w poprzednim roku. Było to spowodowane właśnie niewykonywaniem kontraktu, tak? Czyli nie było pacjentów, NFZ zmniejszył kwotę kontraktu. Tak wygląda w skrócie informacja na temat tych szpitali. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to tutaj czy do Pana Przewodniczącego, czy do Urzędu Gminy mogę przekazać ten audyt. Posiadam to w wersji elektronicznej. Jest to dokument jawny, także tutaj, jeżeli ktoś by miał życzenie się zapoznać. To tyle, jeśli chodzi w skrócie o tą działalność szpitali w Grójcu. Jeżeli do tej sprawy lub do jakichś innych są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja tylko spytam, czy audyt sporządzony również zawiera propozycje rozwiązań jakichś? Tak, są trzy warianty.
Bardzo proszę, jest pytanie, pan Marek Dąbrowski. Włączony jest. Mam takie pytanie. Ja chciałbym taki wstęp troszeczkę do tego pytania zadać i powiedzieć, o co chodzi. Mianowicie większość tutaj radnych była w tym czasie radnymi w naszej gminie w 2010 roku, kiedy ja byłem. I tu był tutaj był u nas pan Różycki, starosta obecny, znaczy wtedy, który był starostą. I to były pierwsze problemy ze szpitalem grójeckim. Ja nie mówię o nowomiejskim. I wtedy było takie zaciągnięcie opinii w gminach, na zaciągnięcie pożyczki 10 milionów. Ja wtedy panu staroście zadałem takie pytanie. Panie starosto, czy pan za rok czasu nie przyjdzie po następne 10 milionów? I tak było. Za rok czasu była prośba o następne 10 milionów. I wtedy, wiecie, było takie rozwiązanie, nawet w starostwie było takie rozwiązanie, żeby wziąć operatora zewnętrznego, żeby sprywatyzować szpital grójecki. No i zaczęła się wojna. Oczywiście, że ludzie będą umierać na ulicy, że nie będą przyjmowani. Słuchajcie, dla szpitala grójeckiego ten czas teraz pokazał, że nie wiem, czy jest jakieś inne rozwiązanie, jak sprywatyzowanie go. Bo mi się wydaje, że dalsze działania, takie jak je robicie, jeśli to nie będzie konkretnie programu naprawczego. Wiecie, program naprawczy to muszą opracować eksperci, ludzie, którzy się na tym znają, z zewnątrz. A tutaj się rozgrywka jest polityczna. Czyli przychodzi następna jedna ekipa, wstawia swoich ludzi na dyrektorów, na prezesów. Oni oczywiście do szpitala grójeckiego przyjmują swoich znajomych, ze swojego okręgu, ludzi, którzy nie zawsze mają kompetencje w tym kierunku. I zobaczcie, proszę Państwa, dlaczego prywatne firmy, prywatne szpitale, z których ja też i moja rodzina korzysta, słuchajcie, funkcjonują bardzo dobrze, tak? A niestety część tych publicznych zakładów nie jest w stanie, że tak powiem, wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Bo to wynika, proszę Państwa, z tego, że zarządzają tymi szpitalami ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia. Wpływ jest polityczny. I to tak się, słuchajcie, w Polsce dzieje, że niedługo nie będziemy w ogóle kto nas leczyć, nie? Dlatego też i rządzący muszą podjąć jakąś decyzję, ktoś odważny, jakiś rząd, ludzie z większym wpływem, żeby zreformować tą służbę zdrowia. Część ludzi musi niestety odejść, kto ma jakieś pieniądze, musi sobie wykupić prywatne jakieś ubezpieczenia, tak jak jest, takie są rozwiązania na świecie. Wtedy odciążymy te publiczne zakłady, które po prostu, gdzie będą mogli korzystać ludzie, którzy powiedzmy mniej zarabiają. Ja wiem, że zaraz się zrobi krzyk, że są lepsi i gorsi, ale zobaczcie Państwo, każdy z nas, jeśli ktoś ma pieniądze, dostanie się do każdego fachowca, do każdego lekarza, na każde badanie. A ktoś, kto nie ma pieniędzy, czeka 2 lata, a niekiedy to się kończy śmiercią i dostanie takie konkretne, poważne badanie. Dlatego też mi się wydaje, panie, kończąc już, chciałbym panie radny, tak, czy wy nie rozważacie takich rozwiązań, żeby spróbować jednak sprywatyzować te szpitale. Może będą wtedy lepiej funkcjonowały. No musicie jakiś program naprawczy zrobić taki, który będzie miał szansę powodzenia, bo od 15 lat to idzie w tym kierunku, że jest coraz gorzej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgadzam się z panem. Tak, jest to problem systemowy, tak, czyli ogólnie finansowania służby zdrowia. Jest, nie wiem, czy któryś ze szpitali na Mazowszu bilansuje się w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o operatora zewnętrznego, uważam również, że to jest dobre rozwiązanie, lecz czy nie wiem, czy w tej chwili trochę już nie za późno, tak, bo w tamtych czasach, w 2010 rok, były rozmowy, z tego co pamiętam, z dwoma firmami, ale, że tak powiem, tutaj był straszny opór środowiska lekarskiego, tak, ponieważ wiadomo, u prywatnego trzeba pracować, nie tak jak w publicznej służbie zdrowia. Też tutaj była propaganda, bo tutaj operator zewnętrzny, a prywatyzacja to są trochę dwie różne sprawy. Operator zewnętrzny byłby, natomiast majątek pozostałby nadal własnością powiatu. Natomiast informacja poszła, prywatyzacja i, że tak powiem, ze względu na opór środowiska lekarskiego, ale również mieszkańców, nie została zrealizowana, z tego co pamiętam, ta koncepcja. Tak jak mówię, są teraz potrzebne działania radykalne, bo jeżeli do końca roku nic się nie zrobi, to te szpitale upadną, a zobowiązania będzie musiał przejąć powiat. Z punktu widzenia dla pacjentów, moim zdaniem, upadek nawet obydwu szpitali, znaczy likwidacja obydwu szpitali, może politycznie, że tak powiem, nie jest to decyzja popularna, ale mieszkańcy powiatu grójeckiego mieliby zabezpieczone
leczenie. Tak jak tutaj Pan wspominał, większość z nas i tak korzysta z prywatnej opieki lekarskiej. Chodzimy do tych lekarzy. Niemniej jednak jest grupa mieszkańców, którym należy się zabezpieczenie tej podstawowej opieki medycznej i tutaj chociaż ten jeden szpital, no najlepiej w Grójcu, bo to, że tak powiem, jest po środku, musi zostać. Aczkolwiek zgadzam się również z Panem, że zarządzać muszą osoby kompetentne, a nie po jakichś koligacjach personalno-biznesowych. Audyt sporządzała osoba kompetentna, pan Krupa, w tej chwili zarządza szpitalem pod Warszawą. Jest to u niego akurat szpital właśnie, który że tak powiem, nie przynosi w tej chwili straty. Rozmawiamy z tym panem, aby podjął się nadzorowania, wdrażania tego programu, powiedzmy, naprawczego. Czy się zgodzi? No trudno nam na chwilę obecną powiedzieć. Również tutaj z mojej strony jest koncepcja, aby docelowo te szpitale jednak połączyć, czyli jeden prezes, to się przełoży też na oszczędności. Jedna administracja. No to jest, że tak powiem, kierunek, w którym, że tak powiem, ja bym to widział, że tą stronę to iść, aczkolwiek mówię, będzie decydowało o tym 21 osób. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Proszę bardzo. Do pana radnego również. Wiadomo, że najważniejsze w tych szpitalach jest leczenie. Ważny bardzo jest personel w postaci pielęgniarek, salowych i całej obsługi. Niemniej jednak myślę, że należałoby też przyjrzeć się samemu wyżywieniu, jakie jest w naszym szpitalu. Ludzie, którzy tam leżą, robią sobie zdjęcia, pokazują potem rodzinie, znajomym, rzucają gdzieś na jakichś forach społecznościowych. Myślę, że to też jest bardzo ważne, bo w niektórych wypadkach to naprawdę, gdyby nie odwiedzający, rodzina, nie do osoby, które donoszą coś tam do jedzenia, no to ciężko by było, załóżmy, z tego, co tam jest serwowane, wyżyć. Także ja miałam tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś proszę? Pan radny Radek Szewczyk. Ja już kiedyś wspominałem a propos szpitala grójeckiego, że w szpitalu jest bardzo ważne też zaufanie i to, że nie ma obłożenia tymi pacjentami, to nie myślę, że jest z powodu braku ludzi potrzebujących tej pomocy, tylko właśnie brak zaufania do tych szpitali i nie wiem, jakie działania mogłyby to teraz odbudować, bo to bardzo trudne jest zawsze stracić, jest to łatwo, szybko, natomiast myślę, że to będzie bardzo dużym problemem też w jakichkolwiek zmianach, żeby ci pacjenci wrócili, czy że najczęściej lądują tam ludzie, którzy no nie mają czasu już na to, żeby się gdzieś tam przemieścić dalej, bo już jest taka sytuacja bardzo pilna. Natomiast tacy, co planują cokolwiek, to myślę, że te szpitale tak utraciły bardzo zaufanie, że chęć układania się tam do leczenia jest bardzo niska. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś... Proszę, pan radny Andrzej Adamczyk. Pytanie mam do pana radnego powiatowego. Panie radny, ten audyt zewnętrzny to ile kosztował? Bo to chyba firma zewnętrzna nie robiła to za darmo. I jeszcze mam takie pytanie. 400 tysięcy miesięcznie w Grójcu, 250 w Nowym Mieście strat, to konkretnie z jakich przyczyn te straty wynikają? Obłożenie łóżek, czy wyceny po prostu tych usług są na niższym poziomie od Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to z czegoś wynika. Może by nam pan tu wyjaśnił. Dziękuję. Odnośnie kosztów audytu, tu nie mam wiedzy na ten temat, ale sprawdzę i przekażę tutaj panu. Natomiast jeśli chodzi o straty, audyt przedstawia bardzo duży wzrost kosztów wynagrodzeń. Gdzie na początku roku, w roku 2016 był na poziomie
70% wszystkich kosztów, tak teraz przekroczył ponad 80%. W Grójcu między innymi ta strata jest spowodowana zmniejszeniem kontraktu o te 200 tysięcy miesięcznie, no i wzrostem tych wynagrodzeń. W Nowym Mieście głównie jest to spowodowane wzrostem kosztów. Chciałem zapytać, czy poprzedni zarządzający poniosą jakieś konsekwencje z tego powodu? Odnośnie utraty kontraktu, no tutaj w żaden sposób nie można wyciągnąć konsekwencji, tak? Po prostu nie był wykonywany kontrakt, nie. Ewentualnie można się pokusić o działanie na rzecz spółki, no ale nie wiem, jak do tego by się ustosunkował jakieś ewentualnie organy. Wiem, że jest skierowane do prokuratury zawiadomienie w stosunku do poprzedniej pani prezes, aczkolwiek nie chcę teraz tutaj Państwa wprowadzić w błąd i nie podam szczegółów, o jaki element dokładnie chodzi. Jeszcze tutaj, że tak powiem, teraz przypomniało mi się też, bo też informacja niemalże sprzed kilku dni odnośnie budowy SOR-u. Była kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie, przepraszam, z Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie realizacji tego SOR-u albo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania. Nie pamiętam, gdzie były aplikowane o te środki. Stwierdzono uchybienia w dokumentacji przetargowej i ogólnie przy postępowaniu przetargowym i naliczono kary za to, które sięgną około 25% tej dotacji, czyli jeżeli dotacja miała wynieść 8 milionów, prawdopodobnie 2 miliony zostaną zabrane z tego. Tutaj też pan audytor wypowiadał się na temat zasadności budowy tego SOR-u. Z punktu widzenia ekonomicznego jest to całkowicie nieuzasadnione, ponieważ zapewnienie kadry... Zapewnienie kadry, czyli koszty nie przełożą się na uzyskane efekty ekonomiczne. Ale tutaj, że tak powiem, podejście poprzedniego rządu było takie, tak? Jest dotacja, dają, to trzeba brać, tak? Może być sytuacja tak jak w grupach producenckich, tak? Czyli dawali, to były budowane obiekty, natomiast teraz są podatki, jest koszty utrzymania i są problemy. Ogólnie to tutaj też starosta miał udać się i do Narodowego Funduszu Zdrowia, i do Ministerstwa Zdrowia na temat rozmów, czy zaprzestać tej budowy i lepiej zapłacić kary wykonawcy, czy dalej tą inwestycję prowadzić. Dziękuję. Panie Przewodniczący, proszę, a może Pan pamięta przypomnieć nam tutaj łączny koszt tej inwestycji? 13 milionów, z czego właśnie koszty, kwota dotacji, z tego co pamiętam, 8 milionów, a całość inwestycji 13 milionów. Rozumie Panie Radny, że po wybudowaniu tego SOR-u też jakby dług się będzie szpitala bardziej generował, tak? No bo to jeszcze dodatkowe, rozumiem, będzie straty przynosić, tak? Tak, dobrze rozumiem, dziękuję. Wszystko zależy od ilości pacjentów, tak? Bo tutaj też pieniądz idzie za pacjentem. Ale no nie oszukujmy się. W Grójcu z dnia na dzień nie weźmiemy nagle kilkuset pacjentów, żeby zarobić na utrzymanie tego SOR-u. A mówię, trzeba zapewnić chociażby lekarza, ortopedę, jeszcze anestezjologa, jeszcze kilka innych specjalności, gdzie ogólnie z pozyskaniem kadry ciężko, no to tutaj jeszcze na SOR-ze, chociażby nawet pielęgniarki, tak, gdzie na SOR trafiają różni pacjenci, tak, są to i osoby często pod wpływem alkoholu, też był ostatnio jakiś przypadek w mediach, gdzie pielęgniarka została zaatakowana nożem czy czymś na SOR-ze.
Ogólnie z wyliczeń ekonomicznych i tutaj przedstawionej analizy audytora, ekonomicznie jest to nieuzasadnione. Dużo tych rzeczy, które, że tak powiem, tutaj miały być chorzy zaopatrywani na tym SOR-ze, może być, te usługi mogą być świadczone na izbie przyjęć. Moim zdaniem lepiej byłoby te środki wykorzystać na remont obecnej izby przyjęć, żeby tutaj ci pacjenci byli w godnych warunkach przyjmowani, niż budować SOR, który nie będzie wykorzystany. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze z obecnych jakieś pytania do radnego? Proszę, pan Adamczyk. Jeszcze bym chciał temat tego SOR-u pociągnąć, że tak powiem. To inicjatywa była jakaś oddolna, szpitala, czy Rady Powiatu, czy to odgórna utworzenia tego SOR-u, no bo skądś ten pomysł jakby powstał. Czy pan ma taką wiedzę? Z mojej wiedzy wynika, że aplikował o to szpital, tak? Natomiast kto personalnie pod tym się podpisał, nie mam takiej wiedzy. Wniosek został złożony i umowa została podpisana w poprzedniej kadencji, tak? Natomiast personalnie nie chcę tutaj nikogo wymienić. Dziękuję. Ja nie wiem, czy to nie miało związku ze znalezieniem się szpitala w tej tak zwanej sieci szpitali, że to był jakiś wymóg, ale tutaj akurat mogę się mylić. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zapytać lub zgłosić coś panu radnemu powiatowemu? Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, dobrze, że ten głos przede mną zabrał pan radny Zbyszek Bryski. Jak ja bym to powiedział, to wyszłoby bardzo źle. Wbrew pozorom, to co chcę powiedzieć, to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz. Byłem kiedyś i jestem pierwszym starostą, którego chcieli wsadzić do więzienia. Zarząd i Rada Powiatu Królewskiego. W 2004 roku w marcu. My tu cały czas słyszymy opowieści, ja do pana, panie radny, nic nie mam. Opowieści o skutkach. To jest rzecz tak oczywista, to jest stara śpiewka w propagandzie, w mediach, we wszystkim. A ja myślę, że przyszła dobra chwila, żeby wrócić do 2004 roku. Ta ekipa właśnie dzisiaj rządzi powiat. Dla mnie odpowiedzialność dyrektora to jest rozmywanie sprawy. Tam osoby są, które podejmowały decyzje, podpisywały dokumenty. Jest coś takiego jak rażący brak nadzoru nad podległymi służbami. I ja myślę, że dla sprawiedliwości trzeba było do tego wrócić i zająć się, jakie są tego przyczyny. Bo na razie to jest taki marsz do przodu i klajstrowanie. Powtarzam, są w Radzie Powiatu obecnie fachowcy lub ich pogrobowcy, którzy się znają w tych sprawach. Można skierować sprawę do prokuratury i wreszcie przerwać ten chocholi taniec w tym szpitalu. Powtarzam, tam są fachowcy od tego. I myślę, że branie przez was dzisiaj w tej chwili odpowiedzialności za to, co tam się w szpitalu stało, to jest droga donikąd. Będziecie kozłami ofiarnymi nieudolnej polityki, nieróbstwa, niekompetencji innych osób. A powtarzam jeszcze raz, może już tych tuzów samorządowych z 2004 roku, przewodniczącego rady, niektórych członków zarządu już w Radzie Powiatu nie ma. Ale moja matka zawsze mówiła, nie ma kary, nie ma miary. Ja, jeżeli bym to zrobił tu u mnie w Belsku, to już bym był spalony na stosie. Tego by nikt tu nie darował, bo u nas jest nadzwyczajne poczucie sprawiedliwości i uczciwości. A w powiecie to z tymi szpitalami co roku było gorzej, co roku były kontrowersyjne decyzje. Rada Powiatu, Zarząd Powiatu wiedzieli o tym, co się dzieje, tylko było od kadencji do kadencji, od diety do diety, od wyborów do wyborów. Wiem, że to się nie spodoba, mogą sobie to w internecie panowie odtworzyć, ale mówię, macie szansę nie do zmarnowania. Rządzą powiatem dzisiaj osoby, które się na tych sprawach znają i dojdą do sedna sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, jeśli chodzi o sprawy powiatowe?
Jeśli nie, to bardzo dziękuję panu radnemu za... A proszę bardzo, jeszcze jest głos w dyskusji. Drzewa. W tej chwili faktycznie wykoszony jest mech, a resztę zostawione. I ja bym chciał, żeby pan Jachowski do nas przyjechał na sesję. Tak. Jest to możliwe? Bo on chyba nie jeździ po tych drogach. Jeżeli droga, ja już powtarzałem to nieraz, w Starej Wsi za mostkiem pada deszcz, stoi kałuża. Stąd. Przecież tam wystarczy tylko zepchnąć do lochu, troszeczkę przekopać, no, żeby ta woda spływała. Ale pan Jachowski chyba na drogi w ogóle nie jeździ. Dziękuję. Na samym wyrażeniu oni po drugiej stronie mają właśnie do posobu na rzekach.
Pracownik oddawał rzeka. Koleżów. Nie zamawiał, wyjechał na nowo. Jak ja bym pojechała sobie tak, jak jechała, to nie wiem, bo to dziękuję. Czy w tematach jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani sołtys. O remont książkowy dróg kolejowych. Chodzi mi o naszą drogę przez Zdenu Kolejowego Stowarzyszenia, a pan przewodnicząca nie wie, czy musi wstawić ustawę w tym drodze, czy można tak naprawdę złożyć. Na remont książkowy się przypadka. Bardzo dziękuję. Jest jeszcze jeden głos. Bardzo proszę, pan sołtys. Przepraszam, tam był pierwszy pan sołtys Małego Belska. Przepraszam, z Skowronu. Czy może wiadomo, co w sprawie tym podatkowym staraliśmy? Padł wykonany remont na tej wysokości 1200 metrów, natomiast reszta jest pozostawiona w ogóle nic tam jest zbiorowe. Dziury są nowoczątkowe. Na chwilę obecną będzie ogłaszany przetarg, będzie tam odcinek 300 metrów. Na chwilę obecną robiona nowa nawierzchnia. Dalej to zobaczymy w zależności od możliwości środków zewnętrznych. Dziękuję. Proszę bardzo, pan sołtys. Dziękuję. Kto jeszcze? Bardzo proszę, pan sołtys. Chciałbym powiedzieć, że chodzi mi o pasy pozarodowe w przeglądach lokalnych. Bo są odcinki, gdzie są bardzo wygaszane, a są takie odcinki, jak się jedzie po kraju zgodnie do budownictwa, i są za korupisty. Tam brakło ogniwy. No i tak jak zarastają na pewno, że tam jest duże zwierzyny, to mi się jedzie z prawie tymi miejscami na mocie, tam jest ten skręcą. I tam to jako wypadek. Nie są takie, że są miejsca ładnie poszone, a tam jest taki odcinek, że nic się zrobi. Zaraz akurat bardziej. Bo się boją łodzi, na pewno, nie koszą. Dziękuję za ten głos. Kto jeszcze chciałby zabrać głos i zapytać ewentualnie pana radnego? Jeśli nie ma, to jeszcze raz dziękuję bardzo panu za przybycie. Będziemy oczywiście zapraszać na kolejne sesje. I proszę państwa, możemy będzie wystosowane też zaproszenie do dyrektora powiatowego zarządu dróg. Myślę, że proszę bardzo, pani sołtys. Była sytuacja tak też odnośnie wycięcia drzew, że było złożone podanie. W jakimś tam okresie pan Jachowski się nie wywiązał.
była złożona skarga. Skarga została uznana za zasadną. Także pan Jachowski dostał, nie wiem, albo nagany, albo jakieś upomnienie. Także jak najbardziej, jeżeli coś się dzieje w którejkolwiek z podległych jednostek starostwu, czy to jest powiatowy zarząd dróg, czy to są szpitale, jeżeli jest na piśmie, wtedy my mamy wiedzę. Mówię, ktoś komuś coś powie, to jest później słowo przeciwko słowu. A tak, jeżeli jest dokumentacja, wtedy można wyciągać konsekwencje. A są to jednostki powiatowe, są to jednostki finansowane z naszych pieniędzy, dlatego od tych osób trzeba wymagać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, możemy przejść do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Jest to debata nad raportem o stanie gminy Belsk Duży. Pierwszy raz otrzymaliśmy taki raport zgodnie z wymogiem. Pan wójt złożył dokument blisko 30-stronicowy. Państwo radni otrzymali ten raport. W materiałach na sesję był on również umieszczony na stronie internetowej gminy Belsk Duży. Z tych informacji, które posiadam, no nikt z mieszkańców nie zapisał się do debaty w dniu dzisiejszym. Moje pytanie jest teraz skierowane do Państwa radnych. Czy w tym temacie raportu o stanie gminy ktoś chciałby zabrać głos, zapytać? Jeśli nie ma, to myślę, że było to opracowanie na tyle czytelne, że możemy przystąpić do... Pan wójt, proszę bardzo. Wysoka Rado, robiliśmy, ktoś tak mówi, robiliśmy. Ten raport był przygotowywany po raz pierwszy, to raz i to. I dlaczego nam była potrzebna debata? To nie o to chodzi, że tu jest nieomylność, tylko chodzi o to, że jak pracuję w samorządzie, zawsze przy absolutorium były tego typu uwagi, że absolutorium się musi dać, nie muszę dostać absolutorium. To nie jest obowiązek, w dobrym tonie dają absolutorium. Natomiast mówiono zawsze, że to jest przymus dania absolutorium, ale są uwagi do pracy wójta, są uwagi do jego sprawowania się. Ja zawsze o tym mówiłem, że co innego jest absolutorium w sensie udzielonej przez Regionalną Izbę i przez naszą komisję rewizyjną. Ja szanuję te rzeczy, a co innego jest informacja o pracy wójta przez cały czas. W samorządach jest ciężko się dowiedzieć, co wójtowie robią, burmistrzowie, starostowie, ale to jest powód zrozumiały. Natomiast myślę, że ten raport będzie kiedyś służył sprawie, dlatego że w tym raporcie będą zawarte będą też uwagi dotyczące, wiecie, takich spraw, które nie zawsze są wykazywane w tych słupkach, co się mają zgadzać. Ja pozwolę sobie tylko zająć chwileczkę czasu. Tak się zastanawiałem, żeby w tym raporcie zawrzeć takie moje uwagi. Dobrze byłoby, jakby ktoś z Państwa też wcześniej coś powiedział, ale to mówię, to jest dopiero początek. Uwagi, które może nie są koniecznością, ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli. Człowiek powinien mieć taki nawyk, że jak skądś wychodzi, to powinien gasić światło i robić porządek po sobie. I dlatego powiem, że są zagrożenia w gminie Belsk.
są zagrożenia w gminie Bielskiej, są pozytywne trendy. Tego w raporcie nie ma, bo ten raport dotyczy wszystkich. I tych, którzy chcemy, żeby byli wójtami, i tych, którzy nie pasują na wójtów czy burmistrzów. Chciałem powiedzieć Państwu, żebyście mieli świadomość, a wiem, że macie, ja tylko w ramach przypomnienia. Pierwszym zagrożeniem dla stabilności naszej gminy, stabilności finansów publicznych i rozwoju gminy są koszty oświaty. My to mówimy o tym zawsze na okrągło. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ile trzeba, tyle tych pieniędzy jest. Z różnych powodów taki stan rzeczy jest. No ja tylko lojalnie Państwu mówię, że nie bierzcie tego do siebie. To nie są skutki waszej polityki. To się bierze nawet nie wiem skąd. Ale to, co się dzieje w kosztach utrzymania oświaty, to obłąkanie, to jest mało powiedziane. To się jednym może podobać, drugie nie, ale my niedługo połowa budżetu to będzie oświat. Może zrobić oddzielny urząd gminy tylko do oświaty. Już. A niespodzianki przed nami, dlatego że są już projekty ustaw, które przeszły przez Senat i one nie rokują nam tutaj jakichś wielkich szans, dlatego że to są nasze szkoły, to są nasze dzieciaki, my za to odpowiadamy i tak naprawdę my już nie mamy na kogo zwalić. W tej modzie zwalania na poprzedników, na totalnych poprzedników, to my totalnie nie mamy już na kogo zrzucić i musimy sobie z tym problemem poradzić. Zaczyna się nowy rok szkolny. Pewne zobowiązania samorządu zostaną wymuszone na samorządzie. I mówię nie dzisiaj o tym, może nie dzisiaj nie ma czasu, ale naprawdę trzeba się do tej naszej kochanej oświaty przyłożyć, powiedzieć sobie, w jakim miejscu jesteśmy i do czego zmierzamy. Bo plany w szkołach, plany rodziców, plany nauczycieli są bardzo śmiałe. Tylko jeszcze one się na pewno pokrywają z Państwa pomysłami, tylko jeszcze pozostaje jedna rzecz, a mianowicie środki finansowe na to. Trochę trudniej się zarabia, jak się wydaje. I drugie zagrożenie to jest to, co się w tej chwili dzieje z cenami usług. Oczywiście to nie jest polityka, żeby ktoś mi tu gębę nie przyprawił. Prąd miał nie podrożać i nie podrożał, tylko rachunki są większe. Ale ja też się nauczę kłamać. To jest kwestia tylko jeszcze czasu. Chciałem Państwu powiedzieć, że prąd dla samorządów zdrożał po ostatnich przetargach o 70%. Nie o 7, 70. To jest istotna różnica. Czyli prąd, który miał nie zdrożeć. Chciałem powiedzieć, że Rada Gminy tu na komisjach przeznaczyła dodatkowo 300 tysięcy złotych na oświetlenie uliczne. W przyszłym roku, jak dożyję, zapłacimy za oświetlenie ponad 1 000 000 złotych. A do tej pory, pani skarbnik, ile było? Ale proszę, drugie, wiecie, jak ja bym kłamał, to mówi skarbnik, który ma naprawdę wiedzę. I to nie to, żebym za bardzo marudził, bo na oświatę już mamy wyliczenie pani Iny, do końca roku nam zabraknie 200 tysięcy, żeby w szkołach się światło na lekcjach świeciło i przed budynkiem. Ja bym z chęcią usłyszał od pomysłodawców, skąd wziąć pieniądze, ale jak tak powiem, to nie zaraz w mojej kieszeni znajdą. Bo to na razie tylko to się robi. Szukanie mojej kieszeni. Moich mieszkańców przede wszystkim. Mojej gminy. I dlaczego o tym mówię? To nie to w ramach złośliwości, bo ten balon musiał kiedyś pęknąć w końcu. Ile można walczyć z ekonomią. Ale te ceny nośników powodują wzrost usług. I zagrożeniem jest to, że znaczy na pewno nie zadecyduje Rada o wyłączeniu światła, znaczy oświetlenia ulicznego, bo się każdy będzie bał. Ja bym też się bał. Na pewno nie zrobimy zaciemnienia w szkołach, bo to jeszcze nie ten czas.
ale będziemy schodzić z inwestycji, będziemy schodzić z naszych planów, któreście podjęli do końca roku. One będą niewykonalne z prostej przyczyny gwałtownego wzrostu cen. Ceny, któreśmy osiągali na przetargach w styczniu, w lutym, to już jest marzenie, żeby takie rzeczy osiągnąć. To jest wzrost kilkadziesiąt procent. Myśmy te zadania, które do tej pory wykonywali, to dlatego poszły, że tu pani skarbnik w planach dała taką nakładkę inflacyjną, niespodziankę. I to się sprawdziło, niestety. Nie ma tego, co w ubiegłych latach, że na zadaniach zostają pieniądze. Pozostają zadania, które jeszcze trwają. Pozostają nierozstrzygnięte konkursy. I ja tu nie podejrzewam, żeby ktoś z was chciał rezygnować z konkursów, z wniosków na drogi, na sprzęt strażacki, na aktywizację sołectw. No może ktoś się zgłosi, to jakieś pieniądze się wygospodaruje. Prosta sprawa, zrezygnować i nie robimy to. To do mnie już dotarło. Ja tylko apeluję, że ja nie straszę, jestem daleki od straszenia. Bo mnie już nic nie jest w stanie przestraszyć w tej chwili, bo ja to przewidziałem. Ale apeluję do państwa, żebyśmy po prostu te potrzeby, które zgłaszamy, które realizujemy, żebyśmy to robili na miarę sił. I będziecie dzisiaj państwo głosować uchwały zmian w budżecie, tak? Proszę uwierzyć mi, to się dotyczy, już potem nie będę wam głowy zawracał, to się dotyczy właśnie tego raportu o stanie gminy. Jeżeli system jest stały i funkcjonalny zarządzania gminą, a wyście to zapewnili jako rada, to niech tak zostanie. Ja wiem, że są potrzeby, jest presja mieszkańców, bo teraz tak się jakoś dziwacznie zrobiło, że wójt jest kwiatkiem do kożucha, a rządzą jakieś bliżej nieokreślone grupy ludzi, próbują rządzić, jest niedopuszczalne, które wpływają na radnych, na sołtysów w imię tego, że my was wybraliśmy, my płacimy podatki. Ja też płacę podatki. Też płacę i to duże podatki. I też mi się to nie podoba, co się dzieje. I bardzo bym prosił, żeby naprawdę działać oszczędnie. Pomysły takie, wiecie, nie na dzisiaj, żeby przerzucić na przyszły rok, bo musimy się spiąć, żeby te zadania, któreście państwo zaplanowali do końca tego roku wykonać. Bo ekonomii się nie da oszukać. Jeśli poszczególne elementy kosztów idą w górę, to my to odczujemy. A pchanie nas w taką czarną dziurę walki z mieszkańcami czy ze szkołami, to jak ktoś tak planuje, to zalecam wizytę w przychodni wolnej, takiej wolnej specjalności na Kościelnej. Jest tam taki specjalista, przyjmuje. My w gminie sobie tego nie damy zafundować. I to by było tyle tych takich moim zdaniem negatywów, na które musimy być uczuleni. Znaczy my na to wpływu nie mamy w sensie wielkości tego, ale mamy wpływ, żeby tym, co mamy, gospodarzyć się racjonalnie. Nie da się zrobić wszystkiego naraz, wydobyć, że państwo o tym wiecie. A i Rada, i ja staramy się, żeby te potrzeby mieszkańców zaspokajać. Jest taki syndrom, że im więcej człowiek robi, tym więcej chcą. I tego też nie wolno ludziom zabronić. A o innych rzeczach nie będę mówił, bo obiecałem sobie. Natomiast są też pozytywne, bo to tylko biadolenie, to nic nie... Są pozytywne też oznaki. W sobotę byłem na spotkaniu, gdzie mnie zapytano, jakie są perspektywy rozwoju fabryki tej naszej Ferrero. Tam nie będę mówił, co mówiłem, bo oczywiście mamy taki trend, że mamy przedsiębiorstwa, które zresztą zobaczycie sobie to w materiałach, gdy chodzi o podatki, które są dobrymi przedsiębiorcami. Mamy naprawdę na dobrym poziomie działalność gospodarczą i stabilną. I jak ja do pani skarbnik mówię, że pani Haniu, z kasą trzeba spokojniej, to ona mówi, na razie podatki wpływają planowo. To jest bardzo ważna rzecz, że nie łamiemy się na jak się podatki załamią, to kapota. Zapytał mnie też ten rozmówca, niech pan, panie wójcie, szczerze powie, ile ma pan pieniędzy z Ferrero.
oczywiście szczerze, mimo że wysokiej funkcji, mu nie odpowiedziałem, bo ja sam nie wiem, ile my mamy z tego, ale biorąc pod uwagę rozwój gminy, biorąc pod uwagę naszych przedsiębiorców, naszych sadowników, rolników i w ogóle jakąkolwiek działalność, ponad 200 podmiotów, tam trochę się sprawdzałem ostatnio, funkcjonuje na terenie gminy. I to jest dobry wskaźnik, że mamy dobrych przedsiębiorców na dobrym poziomie, płacą podatki. To jest trywialne, ale tak to wygląda. I mamy ludzi z głową. Z głową na karku i to daje szansę, że ta nasza gmina będzie się naprawdę rozwijać. I rzecz ostatnia taka, żeby tu nie przechwalić. Bardzo, bardzo ważne jest to, jak zwrócicie tam Państwo, że w naszej gminie jest taki trend przez Was wcześniej zapoczątkowany wiele, wiele lat temu, że inwestujemy w sferę komunalną. Jest to wbrew pozorom sieci energetyczne. Mamy na to bardzo duży wpływ, jak wiecie, jako Rada. W sieć gazowniczą wiecie jako Rada, że mamy bardzo duży wpływ na to, tylko ja nie mówię o finansowaniu tych dwóch rzeczy. Natomiast to, co do nas należy, czyli sieć kanalizacyjna i wodociągowa, bo o ciągach drogowych to nie będę mówił, bo to jest temat, gdzie można w kaftanie wylądować, nawet jak człowiek nie chce. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że idą duże inwestycje właśnie w tej materii wodociągowej i kanalizacyjnej. Mamy do poprawki, bo to jest normalna rzecz, uzupełnienie dokumentów do naszych wniosków na termomodernizację i na kanalizację. U nas idzie duże zadanie w Łęczeszycach, ja to, jakbyście chcieli, tu jest tutaj pan dyrektor, chodzi o te zbiorniki na wodę pitną, co magazynujemy. To jest, słuchajcie, naprawdę inwestycja, z którą żeśmy się wstrzelili w ostatniej chwili. Ale żeby nie przechwalić tematu, to przed sobą mam tutaj wstępne koszty, oby się tylko utrzymały, ale wiem, że się nie utrzymają. Zestawienie kosztów przebudowy SUW-u w Łęczeszycach. To jest byłoby zamknięcie zadania, bo mamy studnie, z których nie możemy brać wody, bo w każdej studni jest inna woda, a my Łęczeszyce mamy zrobione na jeden rodzaj wody. Z dużą zawartością, panie Januszu. Tam wapnia czy żelaza jest? Żelaza. A nie w każdej studni jest nadmiar żelaza, jest troszeczkę też inaczej. I tak Państwu tylko powiem, że całkowity koszt przewidywany tego to jest 1 923 574 zł i 8 groszy. Ja tam nie bardzo w to wierzę, że ta cena do przyszłego roku wytrzyma, bo to przy tym szaleństwie, o którym w pierwszym punkcie mówiłem, to będzie ciężko to wytrzymać, ale takie przed nami stoją zadania i jeżeli będziemy o to dbać, to będziemy mieli inwestorów, będziemy mieli na terenie gminy działalność gospodarczą, bo każda się opiera właśnie, każdy potrzebuje wody, a my mamy branżę rolno-spożywczą, każda potrzebuje wody i każda potrzebuje, żeby tą wodę potem oczyścić. Najlepiej jakby to robiła gmina. Ale to wymaga nakładów. Jest, żeby tak nie było, że ja psioczę do końca, to jest taki pomysł, żeby państwo zrekompensowało koszty podwyżek energii elektrycznej. Ale to jest w sferze takiego bujania, wiecie, chmurze, jak kilka innych spraw. I ja myślę, że dojdzie do tego. My musieliśmy zawrzeć umowę już po nowych cenach, dlatego że 1 lipca weszlibyśmy w taryfę o kilkadziesiąt procent wyższą, ponadplanową. Natomiast rozstrzygnięcie przetargu pozwoliło nam mieć to 20% taniej. Czyli zamiast 100 to mamy 70%. Są zapowiedzi, że będzie możliwość odzyskania części podwyżki tej energii elektrycznej, ale oprócz zapowiedzi to na razie żadnych szczegółów nie ma i tu się nie ma co podniecać. Będą przepisy wykonawcze, nie będą one na pewno jutro. Nie ma rozporządzeń, o to właśnie chodzi. Także te pół roku, któreście Państwo, będę prosił Was, żeby zabezpieczyli w budżecie. Słuchajcie, to jest 500 000. To jest kawałek dobrej drogi.
te pieniądze, fiu, tu, a podaj na drogie styl. A w międzyczasie się wyciąga z innej kubki, bo to trzeba. No ale to jest nasz wybór. Przy tym raporcie, to nie jest sprawozdanie działalności, przy tym raporcie powiedziałem, jakie są szanse gminy. Ja nie jestem czarnowidzem, bo ja od siebie też wymagam, ale z jakimi się będziemy musieli uporać w przyszłości kłopotami. I problem polega cały na tym, już kończę, że to są rzeczy, które zostały nam tu rzucone. Za nas tego nie załatwi nikt ani w Warszawie, ani w Radomiu, ani w innych stolicach Europy, czy na innym kontynencie. To są sprawy, które musimy tu załatwić i po to chyba jesteśmy. Ale jeżeli będzie tak jak do tej pory, będzie taka racjonalna polityka. Powiedziano mi na dużym spotkaniu w tamtym tygodniu, że Belsko Rada podejmuje decyzje ekonomiczne naprawdę bardzo rozsądne. Wiecie, ja to rzadko mnie chwalą, ale w takim otoczeniu i te osoby, co mówiły, to było... Już kończę. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo. Możemy przejść do punktu numer 5. Podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla wójta gminy Belsk Duży. Pozwolę sobie odczytać projekt. Uchwała nr 8/52/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Belsk Duży. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Belsk Duży za rok 2018 udziela się wotum zaufania wójtowi gminy Belsk Duży. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Gratuluję, panie wójcie. Bardzo państwu dziękuję. Tym bardziej, że w ubiegłym roku było gorzej, także że trochę się poprawiłem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok w podpunkcie A. Proszę bardzo, pani skarbnik. Przedstawię państwu w skrócie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Budżet gminy za 2018 rok wykonano po stronie dochodów w wysokości 33 725 018 zł na plan 32 652 067 zł. To jest 103,3% wykonania planu. Po stronie wydatków w wysokości 31 834 785 zł na plan 41 561 945 zł. To jest wykonanie planu 76,6%. Dochody własne budżetu gminy stanowiły kwotę 12 746 583 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa kwotę 4 770 360 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone gminą wyniosły kwotę 6 811 327 zł. Subwencja z budżetu państwa wyniosła kwotę 7 445 140 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły kwotę 602 589 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje 100 000. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 200 000. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 11 318 zł. Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich 9 802 zł.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych z Ministerstwa Sprawiedliwości 27 888 zł. Główne źródła dochodów własnych stanowiły podatek rolny 1 214 347 zł, to jest 107,2% planu. Podatek od środków transportowych 641 908 zł, to jest 101,2% planu. Podatek od nieruchomości 8 841 678 zł, 109,3% planu. Podatek leśny 30 468 zł, 102% planu. Karta podatkowa 21 881 zł, to jest 202,6% planu. Podatek od spadków i darowizn 13 406 zł, 24,6% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych 486 895 zł, to jest 175,7% planu. Opłata targowa 1295 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 30 542 zł, opłata skarbowa 33 716 zł, odsetki bankowe 37 835 zł, czynsze najmu lokali 233 tysiące, opłaty z tytułu dzierżaw wieczystych 13 857 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 102 109 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na świetlicy szkolnej w gimnazjum w Belsku Dużym 143 714 zł. Wpływy z opłat rodziców za przedszkole i oddziały przedszkolne 214 959 zł. Wpływy ludności oraz firm na budowę inwestycji 10 500. Zwroty dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego przez inne gminy 272 367 zł. Kary za korzystanie ze środowiska 50 035 zł. Wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej 172 929 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych wyniosły kwotę 179 763 zł. Stan zaległości natomiast wraz z odsetkami na 31 grudnia 2018 roku wyniósł kwotę 2 173 072 zł. Subwencja stanowi 22% dochodów ogółem, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone 21%. Natomiast dochody własne gminy w stosunku do dochodów ogółem wynoszą 38%. Natomiast po stronie wydatków przedstawia się tak następujące sprawozdanie. Wydatki budżetu gminy w 2018 roku wykonano w łącznej kwocie 31 834 785 zł. Z tego na wydatki na zadania własne wydano kwotę 25 023 458 zł, natomiast na zadania zlecone 6 811 327 zł. Na sfinansowanie działalności bieżącej gminy wydano kwotę 27 203 006 zł, natomiast na działalność inwestycyjną kwotę 4 631 778 zł. Główne kierunki wydatków w 2018 roku stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie 14 638 843 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 697 702 zł. Modernizacja oraz bieżące utrzymanie dróg 2 247 860 zł. Wydatki na administrację 3 830 341 zł. Wydatki na pomoc społeczną 7 202 798 zł. Wydatki na rolnictwo 801 761 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 617 520 zł. Gospodarka mieszkaniowa 426 060 zł. Wydatki na budownictwo, czyli na plany u nas zagospodarowania przestrzennego
87 424 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dwóch bibliotek gminnych 310 875 zł. Wydatki na ochronę zdrowia 79 734 zł. Koszty obsługi długu publicznego 69 883 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starej Wsi 41 767 zł. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 90 tysięcy. Wydatki na bieżące utrzymanie i modernizację boiska gminnego w Belsku Dużym 70 484 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 160 123 zł. Różne rozliczenia 48 236 zł. I edukacyjna opieka wychowawcza 336 259 zł. Budżet gminy za 2018 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1 890 232 zł. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosiło kwotę 1 651 000 i stanowiło 4,89% wykonanych dochodów. To jest zadłużenie, stanowi kredyt na budowę urzędu. Dziękuję. To wszystko. Bardzo dziękuję. Czy pani skarbnik również przedstawi informację o stanie mienia komunalnego? Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2018 roku według zestawienia powierzchni i wartości. W 2018 roku gmina nabyła ogółem 10,78 hektara gruntów. Z tego na drogi z tytułu komunalizacji dróg 10,44 hektara. Natomiast tereny rolne stanowią, tereny orne, przepraszam, stanowią 34 hektara. Ubyło w 2018 roku 2,38 hektara gruntów gminnych. Z tego tereny rolne 1,54 hektara. To była sprzedaż działki rolnej, działki w Rębowoli, to jest wysypisko, tam było wysypisko śmieci. Tereny rekreacyjne 0,2 hektara, drogi 64 hektara, na rzecz powiatu były przekazane wartość tych gruntów. W porównaniu do roku ubiegłego gmina powiększyła swój zasób gminy o 8 hektarów. Ogółem gminny zasób bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 128,7 hektara o wartości 5 471 388 zł. Natomiast kolej to jest zajmuje 1,06 hektara o wartości 99 262 zł 74 grosze. Razem zasób gminny wynosi 129,7 hektara o wartości 5 570 651 zł. Z tego tereny rolne 9,7 hektara stanowią wartość 438 740 zł. Tereny zabudowane 13 hektarów, wartość 520 590 zł. Tereny rekreacyjne 15,4 hektara, wartość 81,261 zł. Drogi i ulice 90,5 hektara, wartość 4 430 796 zł. Tereny kolejowe 1,06 hektara, wartość 99 262 zł. Z terenów zabudowanych trwały zarząd oddano pod szkoły 5,3 hektara, pod przedszkole 33 hektara, przekazano w użytkowanie dla Belmedu 21 hektara o wartości 15 574 zł.
Grunty oddane w dzierżawę stanowią 4387,25 m2. Lokale oddane w najem i dzierżawę 490,83 m. Grunty zabudowane oddane w użyczenie OSP 25 hektara. Lokale oddane w użyczenie jednostkom organizacyjnym gminy, policji, biblioteka 201 m2. Inne grunty oddane w użyczenie Belskie Koło Wędkarskie Stowarzyszenie Wędkarzy 5 hektarów 3762 m2. Grunty rolne oddane do korzystania sołectwom 1 hektar 66 arów. Poza zasobem gminnym gmina jest właścicielem 4,4 hektara gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o wartości 1 239 501 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku mienie gminy wynosi 128 hektarów 7123 m2 nieruchomości o wartości 5 471 388 zł. Hektar 653 m2 to są grunty pod koleją o wartości 99 262 074 zł. 4,5 hektara stanowią grunty pod użytkowanie wieczyste o wartości 1 239 501 zł. Razem grunty stanowią 134 hektary o wartości 6 810 152 zł. Dziękuję i przepraszam za słaby odczyt. Wszyscy znają te dane na pamięć, pani skarbnik też. Bardzo proszę panią kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej teraz o wystąpienie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawię Państwu realizację i przebiegu planu finansowego za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym. Posiadamy dwie placówki, siedziba gminnej w budynku Urzędu Gminy, filię w Lewiczynie, budynek szkoły podstawowej. Posiadamy 3 etaty bibliotekarskie, 1/4 etatu obsługi księgowej. Biblioteka jest samorządową jednostką organizacyjną. Działamy, pracujemy na podstawie otrzymanej dotacji z gminy. Wynosiła ona w roku 2018 313 529. Otrzymujemy również rokrocznie dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczej. Wynosiła ona 8 tysięcy. Dotację wykorzystałyśmy w całości. Łączna kwota przychodów Gminnej Biblioteki wyniosła więc 318 875 zł 55 groszy. Na materiały i wyposażenie wydałyśmy 44 888 zł 89 groszy. Na usługi obce 16 985 zł 50 groszy. Na podatki 448 zł. Wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia osobowe, zlecenia i umowy o dzieło 210 301 zł 75 groszy. Na ubezpieczenia społeczne, na składki na Fundusz Pracy, szkolenie pracowników i świadczenia na rzecz BHP 45 926 zł 29 groszy. Pozostałe koszty wyniosły 325 zł 12 groszy. Na koniec roku biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia zwróciła z dotacji na
konto gminy 2653 zł 45 groszy. Poza tym z działalności takiej typowo naszej czytelniczej stan księgozbioru w bibliotekach wynosi 27 462 woluminy. Przybyło ogółem 1412 z zakupu 1299 ze środków od organizatora 959 ze środków Biblioteki Narodowej 314. Dary od czytelników 113 woluminów. Ogólnie na zakup nowości wydałyśmy 30 006 groszy 98 złotych. Ubyło księgozbioru 1955 woluminów na kwotę 2450 zł 91 groszy. Stan wypożyczeń księgozbioru na koniec roku wyniósł samych woluminów 12668, doliczając czasopisma i korzystanie na miejscu 14 182 woluminy. Liczba czytelników wyniosła 612, liczba użytkowników 941. Przeliczając na te dane takie na 100 mieszkańców, możemy przedstawić je następująco. Księgozbiór na 100 mieszkańców wynosi 421 woluminów 52, zakupionych w ciągu roku 19,93, wypożyczenia książek 194,44, liczba wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień na miejscu 203,28, liczba czytelników 9,39, liczba odwiedzin 9835. Z działalności takiej kulturalno-oświatowej współpracujemy ze szkołami, organizujemy konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, odbyła się Noc Bibliotek, odbyło się Narodowe Czytanie, odbyły się koncerty z okazji Stulecia Niepodległości. Młodzież uczestnicząca, biorąca udział w konkursach jest wynagradzana przez nas. Zakupowane są książki za ich zaangażowanie i chęci. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Jeśli pytania, proszę. Bardzo dziękuję. I proszę bardzo przedstawiciela SPZU Belmet o przedstawienie. Również sprawozdanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo tutaj wszyscy obecni. Chciałem przedstawić sprawozdanie finansowe SPZOZ-u Belmet w Belsku Dużyń. No, na tle tych szpitali, które Państwo przed chwilą słyszeli, no to oczywiście nasza przychodnia, czy nasz zakład wygląda bardzo imponująco. Chcę powiedzieć, że wpływy, jakie uzyskujemy, to przede wszystkim kontakt z Narodowego Funduszu, jak również pobieramy czynsz za wynajem apteki i za wynajem pomieszczenia dla stomatologa. Chcę powiedzieć, że te środki, które pobieramy za wynajem apteki i za czynsz od stomatologa, przede wszystkim są przeznaczone na lekarza ginekologa, który obsługuje tutaj nasze pacjentki i na który nie mamy żadnego i na których te koszty nie mamy wpływu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli chodzi więc przede wszystkim to jest te środki, które my wykorzystujemy, to są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przede wszystkim środki przeznaczamy na działalność, a przede wszystkim na płace dla kadry lekarskiej, dla kadry obsługującej. Rok zamknęliśmy, proszę Państwa, kwotą na plus 8400 zł. Także nie jesteśmy w żadnym przypadku tutaj, w żadnym wypadku nie mamy żadnych długów. Nie mamy żadnych również zobowiązań. Chcę Państwu również powiedzieć, że dodatkowo w roku 2018 utworzyliśmy rezerwę w wysokości 23 tysięcy dla osób, na odprawę dla osób, które będą odchodziły na emerytury. Także proszę Państwa, pod względem finansowym nasz zakład, no tutaj można powiedzieć, gospodarujemy rozsądnie i nie,
niejako można powiedzieć, nie zadłużamy się w żadnym wypadku, ani nie zaciągamy żadnych innych zobowiązań. Również chcę Państwu zaznaczyć, że nie mamy żadnych kredytów, dlatego że zakład posiada tak zwane nadwyżkę, taką można powiedzieć tutaj budżetową, tak jakby można było to porównać do gminy, w wysokości 110 tysięcy i te środki pozwalają nam na bieżącą działalność bez żadnych zaciągania żadnych zobowiązań kredytowych. Wszystkie oczywiście dokładne te rozliczenia mają Państwo na swoich tabletach, dlatego że staramy się tak gospodarować tymi naszymi środkami, aby nigdy nie popaść w żadne, powiedzmy tutaj, zadłużenie. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o sprawy finansowe, no to można powiedzieć, że jesteśmy tutaj wzorowym zakładem, który wywiązuje się z tej działalności finansowej bardzo dobrze i gospodaruje tym, co posiada. Chcę jeszcze powiedzieć, że oczywiście mamy pełne zabezpieczenie finansowe, jak również pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o wszystkie dostępne materiały i wszystkie dostępne środki, jakimi powinien dysponować SPZOZ Belmet i również jakimi dysponują SPZOZy. Jedynym także, jeżeli chodzi o stronę finansową, jest tutaj bardzo dobra sytuacja, natomiast jeżeli chodzi o stronę lekarską, o stronę zabezpieczenia, tutaj no nie jest to tak do końca, nie możemy być do końca zadowoleni, ale to są sprawy, na które niejako, no może można powiedzieć, nie mamy wpływu. W tej chwili oczywiście mamy pełne zabezpieczenie kadrowe, jeżeli chodzi o lekarzy i o wymagania stawiane przez Narodowy Fundusz, natomiast zbliżamy się do takiego okresu, który może być bardzo trudny, tak jak, nie wiem, może dla szpitali, to tak samo może być bardzo trudny dla nas, z uwagi na to, że proszę Państwa, pozyskanie w tej chwili kadry lekarskiej praktycznie graniczy no, z cudem. Nie ma żadnych lekarzy, którzy, nie wiem, czekają, czy którzy byliby zainteresowani naszą pracą, pomimo tego, że oferujemy bardzo dobre warunki finansowe, które są oczywiście wyższe o około 20-30% od warunków finansowych, które oferują inne NZOZ-y z najbliższej tutaj okolicy, czyli z okolic Grójca, z okolic Goszczyna, czy Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o stronę finansową, o stronę finansowej mamy pełne zabezpieczenie, mamy rezerwę finansową, nie ma tutaj nie mamy żadnych tutaj problemów. I to tak bardzo krótko, bo mówię, wszystkie dokładne rozliczenia mają Państwo na swoich tabletach. Także tyle, dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, możemy zatem przystąpić do odczytania opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozwolę sobie odczytać. Uchwała numer PU.144.2019 z składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Belzgórzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. Skład orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodnicząca Agnieszka Małkowska, członkowie Ewa Dziarnowska i Romana Ignasiak, uchwala co następuje. Paragraf 1. W wyniku analizy przedłożonego przez wójta gminy Belzgórzy sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wydaje opinię pozytywną. Paragraf 2. Od uchwały służy stronie odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, analizując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, przedłożone przez wójta gminy w dniu 26 marca 2019 roku oraz sprawozdawczość budżetową roczną za 2018 rok, sprawozdania kwartalne ustalił, co następuje. Punkt 1. Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości 32 652 067 zł. Dochody wykonano w kwocie 33 725 018 zł i 6 groszy, co stanowi 103,29% planu z tego.
Podpunkt A. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 32 384 054 zł i 1 grosz. Na plan 31 012 220 12 225 zł. To jest w 104,42%. Punkt B. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1 340 964 zł i 5 groszy. Na plan 1 639 842 zł to jest 81,77%. Punkt drugi. Dochody podatkowe wykonano w kwocie 16 041 256 zł 81 groszy, co stanowi 47,56% wykonanych dochodów ogółem. Skutki obniżania górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 125 728 zł 84 grosze, co stanowi 0,78% wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wynosiły 376 702 zł, co stanowi 2,35% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Punkt trzeci. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku według sprawozdania RB27S wynosił ogółem 1 978 423,45 zł, to jest 5,87% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast nadpłaty wynosiły 18 951,43 zł, to jest 0,06% wykonanych dochodów ogółem. Stan zaległości w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o kwotę 100 957,53 zł. Punkt 4. Na podstawie sprawozdania RBN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota wymagalnych należności wynosiła 2 215 898,71 zł. Z tego z tytułu dostaw towarów i usług 95 093,44 zł. Punkt 5. Na podstawie sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1 651 000 zł. Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych i stanowią 4,94% wykonanych dochodów ogółem. Punkt 6. Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 41 561 945 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 31 834 785 zł 47 groszy, co stanowi 76,60% planu z tego. Punkt A. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 27 203 006,92 zł. Na plan 30 157 650 637 zł. To jest w 90,2%. Punkt B. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 4 631 778,55 zł. Na plan 11 404 308 zł. To jest w 40,61%. W sprawozdaniu odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu. Punkt 7. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 890 232,59 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8 909 878 zł. W 2018 roku gmina spłaciła pożyczki i kredyty o łącznej wysokości 710 304 zł. Gmina nie zaciągnęła planowanych pożyczek. Punkt 8. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Punkt 9. Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Do sprawozdania wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia gminy. Mając na względzie powyższe, wydano opinię jak w sentencji uchwały i w podpisie przewodnicząca składu orzekającego magister Agnieszka Małkowska. Bardzo proszę teraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, czytam teraz opinię Komisji Rewizyjnej.
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bezdurzy z dnia 10 maja 2019 roku dotycząca wykonania budżetu gminy Bezdurzy za 2018 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bezdurzy na posiedzeniu w dniu 10 maja 2019 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie wójta gminy Bezdurzy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi realizacji budżetu oraz odpowiedziami na złożone pytania i po wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika gminy stwierdziła, co następuje. Punkt pierwszy. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 32 652 067 zł. Dochody wykonano w kwocie 33 725 018 zł i 6 groszy, co stanowi 103,3% planu. W tym planowane dochody bieżące na kwotę 31 012 225 zł wykonane w kwocie 32 384 054 zł i 1 grosz, co stanowi 104,4% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 1 639 842 zł, wykonane w kwocie 1 340 964 zł i 5 groszy, co stanowi 81,8% planu. Uchwalony przez Radę Gminy Bezdurzy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 41 561 945 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 31 834 785 zł i 47 groszy, co stanowi 76,6% planu. Na realizację wydatków majątkowych gminy zaplanowano w budżecie kwotę 11 404 308 zł. Wykonano je w kwocie 4 631 778 zł i 55 groszy, co stanowi 40,6% planu. Czwarte. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 30 157 637 zł. Zrealizowano je na kwotę 27 203 006 zł i 92 grosze, co stanowi 90,2% planu. Z powyższej kwoty 75% stanowiły wydatki na zadania własne, a 25% wydatki na zadania zlecone i wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. 5. Planowany deficyt budżetu na koniec 2018 roku wyniósł kwotę 8 909 878 zł. Przychody gminy w 2018 roku zaplanowane zostały w kwocie 9 675 182 zł i zrealizowane w wysokości 6 549 801 zł i 35 groszy. Z tego wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych kwota 2 130 304 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 374 497 zł i 35 groszy. Gmina uzyskała przychody z tytułu spłaty udzielonych przez gminę pożyczek w kwocie 45 000 zł. 6. Budżet gminy zamknął się w 2018 roku nadwyżką budżetu w kwocie 1 890 232 zł i 59 groszy. 7. Ze środków budżetu gminy w 2018 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 710 304 zł. Z budżetu gminy zostały udzielone dwie pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 45 000 zł. 8. Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 1 651 000 zł z terminem spłaty w 2019 i latach następnych. 9. Gmina w 2018 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. 10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 roku wyniosły 83 005 zł i 90 groszy, zwolnienia z podatków kwotę 42 722 zł 94 grosze, umorzenia wraz z odsetkami kwotę 54 035 zł. Rozłożenie na raty kwotę 372 298 zł. 11. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe gminy Bezdurzy za 2018 rok składające się z podpunkt 1. Bilansu wykonania budżetu gminy Bezdurzy zamykającego się sumą bilansową 8 199 307 zł i 72 grosze.
wykazującego nadwyżki w wykonaniu budżetu gminy Belzgórze za 2018 rok w kwocie 1 890 232 zł. 59 groszy. Podpunkt 2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansu samorządowych jednostek budżetowych Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudzień 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą bilansową 67 309 716 zł i 16 groszy. Podpunkt 3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Samorządowego Zakładu Budżetowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wykazującego zysk netto w wysokości 4 793 414 zł i 75 groszy. Podpunkt 4. Łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych Samorządowego Zakładu Budżetowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wykazującego wzrost funduszy o 3 070 541 zł i 80 groszy. Sprawozdanie finansowe. Podpunkt 1. Przedstawia realnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej organu na dzień 31 grudzień 2018 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Podpunkt 2. Zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami, polityką, rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Punkt 12. Komisja rewizyjna rozpatrzyła również informację o stanie mienia komunalnego gminy Belzgórzy według stanu na 31 grudzień 2018 roku, obejmującą dane dotyczące majątku stanowiącego własność gminy Belzgórzy, a będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy Belzgórzy. Komisja po analizie sprawozdania z wykonania budżetu oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami wnioskuje o poprawienie ściągalności należności gminy, głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Dziękuję, to wszystko. Bardzo dziękuję za przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej i proszę o zapoznanie nas z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o stanowisku właśnie Komisji Rewizyjnej. Uchwała numer PL.189.2019 skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 maja 2019 roku. Skład w sprawie wydania opinii o przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Belzgórzy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Belzgórzy. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w składzie. Przewodnicząca Agnieszka Małkowska, członkowie Agnieszka Kosmaczewska i Roman Ignasiak. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Belzgórzy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Belzgórzy za 2018 rok. Paragraf 2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. W dniu 16 maja 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął przekazany przez przewodniczącego Rady Gminy Belzgórzy wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Belzgórzy z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Belzgórzy za 2018 rok wraz z opinią. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Gminy Belzgórzy rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym sprawozdaniu sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie mienia gminy. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu gminy, pozytywnie go zaopiniowała i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Belzgórzy o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Belzgórzy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego magister Agnieszka Małkowska. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwał i proszę pierwszą uchwałę. Uchwała nr 8/53/2019 Rady Gminy Belzgórzy z dnia 17 czerwca
2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Belsk Duży za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Belsk Duży za 2018 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Możemy przystąpić do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proszę bardzo o czytanie kolejnego projektu. Uchwała nr 8/54/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 53 ust. 1 i artykuł 3 ust. 1 punkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym za 2018 rok stanowiące załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Belsk Duży. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Czytam kolejny projekt. Uchwała nr 8/55/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Belmet w Belsku Dużym za rok 2018. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 53 ust. 1 i artykułu 3 ust. 1 punkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Belmet w Belsku Dużym za 2018 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proszę o kolejny projekt. Uchwała nr 8/56/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Belsk Duży z wykonania budżetu za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 271 ust. 1 punkt 1.6 w związku z artykułem 2 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego, uchwały nr PL.144
2019 skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożeniu przez wójta gminy Belzduży sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, uchwały numer PL 189/2019 skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Belzduży wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Belzduży. Stanowisko Komisji Rewizyjnej: udziela się absolutorium wójtowi gminy Belzduży z wykonania budżetu za 2018 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję i możemy przystąpić do głosowania. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Brawo. Różnie to w życiu bywało, ale chciałem wam uświadomić jedną rzecz, że to jest też absolutorium nas wszystkich, tak prawdę mówiąc. Już nie mówię o samym wykonaniu budżetu, ale to absolutorium zawsze się kojarzy z pracą wójta, to co mówiłem przy raporcie o stanie. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję. To nie jest kurtuazja. Państwu sołtysom za wsparcie. Bardzo dziękuję Radzie, bo to jest element nie mniej ważny jak funkcja wójta. Bardzo dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, bo nam przyszło pracować w takich czasach, jakich pracujemy. I myślę, że bez zrozumienia, bez takiego wsparcia, to by się nie udało nam wiele, wiele rzeczy. Ja wiem, że to nie jest za kolorowo, tu żeby nie wpaść w zachwyt nadmierny. Są na pewno rzeczy do poprawienia. Ale myślę, że przed nami jeszcze trochę, kilka lat współpracy i trzeba dążyć do perfekcji, trzeba się starać, żeby te elementy, te rzeczy, które nam psują tą robotę, a uwierzcie mi, to jest naprawdę ciężka praca, sami wiecie. To absolutorium jest satysfakcją. A nieraz, jak to mówili, pieniądze to nie wszystko. Że w pewnym wieku człowiek dochodzi do takich wniosków, że liczy się też uznanie społeczne, liczy się zrozumienie, liczy się docenienie tego wysiłku waszego i mojego. Myślę, że przed nami już tylko lepsze. Oby tak było, dlatego że spójrzcie w ogóle na przykładzie innych gmin w powiecie grójeckim. Jakie różne są formy działalności, jedne bardziej poważne, drugie mniej, ale one nie wszystkie przynoszą efekt zamierzony, czy to, co my robimy. To nie to, żeby popaść w jakieś, wiecie, samouwielbienie, ale jeszcze raz bardzo dziękuję wam wszystkim za zrozumienie. A wiecie, człowiek czasem bywa bardziej 100%, a czasem wstąpił w niego jakiś duch, zamiast w ziemię to w człowieka. I różnie się te wydarzenia mają, ale jesteśmy póki co tutaj w gminie nie tyle zdani na siebie, co razem powinniśmy działać, tak będzie. Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Kwiaty to do wody wrzucę. Przemówień już nie będzie, bo już was nękałem państwo przemówieniami. Jak dojdziemy do tego punktu, który raz jest, a go nie ma, sprawozdanie między sesjami, to jeśli będą pytania, to odpowiem, a tutaj to, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za ten rok sprawozdawczy, który minął, bo to jest za wykonanie budżetu za rok 18, a jak wiecie, to był bardzo trudny dla wszystkich rok. Rok wyborów. Wtedy decyzje są czasem irracjonalne,
zachowania ludzkie są też takie dziwne, ale jak jest stabilizacja, jest zrozumienie, a że są nieporozumienia, to powiedzcie mi, gdzie tak nie jest. Tylko jak się załatwia tak we własnym domu i w miarę w cywilizowany sposób, to nam wszystkim będzie łatwiej, czego sobie i Państwu życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Przed kolejną częścią sesji ogłaszam 10 minut przerwy.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Wznawiamy obrady sesji. Przechodzimy do kolejnego bloku uchwał. Bardzo proszę o odczytanie pierwszego projektu. Uchwała nr 8/57/2019 Rady Gminy Belsk-Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Belsk-Duży. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228 ustęp 1, artykułu 230 ustęp 2 i 6, artykułu 231 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Belsk-Duży na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Belsk-Duży na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 8/58/2019 Rady Gminy Belsk-Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Belsk-Duży na rok 2019. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, artykuł 8 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Rada Gminy Belsk-Duży uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale budżetowej Gminy Belsk-Duży na rok 2019 nr 3/13 na 2018 Rady Gminy Belsk-Duży z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 600 transport i łączność w paragrafie 66.30 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5000 zł.
Punkt drugi, plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31 961 945 zł i 59 groszy. Z tego podpunkt 1 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5000 zł do kwoty 1 412 510 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody na 2019 rok. Punkt trzeci, zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 administracja publiczna. W rozdziale 750.23 urzędy gmin, miast i gmin i na prawach powiatu o kwotę 3200 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 750.75 promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8191 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 754.12 ochotnicze straże pożarne o kwotę 80 tysięcy, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 801.01 szkoły podstawowe o kwotę 6434 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale 801.49 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 8233 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 593 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 915 oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 305 025 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 926.01 obiekty sportowe o kwotę 24 tysiące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Punkt czwarty, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe o kwotę 333 938 zł dotacje. W dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 801.10 gimnazja o kwotę 160 tysięcy zł inwestycje i zakupy inwestycyjne. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 917 zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 60 tysięcy zł dotacje. Punkt 5. Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 616 drogi publiczne gminne o kwotę 5000 zł dotacje. Punkt 6. Plan wydatków budżetu gminy wynosi ogółem 38 437 841 zł i 59 groszy z tego. Podpunkt 1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 435 676 zł do kwoty 29 783 zł 183 158 zł i 59 groszy. Podpunkt 2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 548 938 zł, to jest do kwoty 8 654 683 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na 2019 rok. Punkt 7. Zmiany w wydatkach obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2a do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki bieżące na 2019 rok. Punkt 8. Zmiany w wydatkach obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2b do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki majątkowe na 2019 rok. Punkt 9. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 10. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku. Punkt 11. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 014 614 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w paragrafie 957 kwota 989 614 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w paragrafie 951 kwota 25 tysięcy zł. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25 tysięcy zł z tytułu udzielonych pożyczek. Plan przychodów budżetu gminy wynosi
kwotę 6 931 177 zł 48 groszy. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 455 281 zł i 48 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pod nazwą przychody i rozchody budżetu na 2019 roku. Punkt 12. Wprowadza się zmianę w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok. Punkt 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na punkt 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 zł. Pod punkt 2. Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 521 912 zł. Punkt 2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym do wysokości 237 900 zł. Punkt 14. Deficyt budżetu w kwocie 6 475 896 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1 521 912 zł, wolnych środków w kwocie 247 900 zł, nadwyżki budżetu w kwocie 4 706 084 zł. Paragraf 2. Upoważnia się wójta do udzielania w roku bieżącym pożyczek w łącznej kwocie do 25 000 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proszę o przeczytanie kolejnego projektu. Uchwała nr 8 łamane na 59 na 2019 Rada Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Belsk Duży niezabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie Belsk Duży gmina Belsk Duży na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Belsk Duży uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez gminę Belsk Duży niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej współwłasnością osób fizycznych położonej w obrębie Belsk Duży gmina Belsk Duży oznaczonej w ewidencji gruntowej numer 134/22 o powierzchni 0,0068 ha i numerem 134/24 o powierzchni 0,0433 ha. Dla której w Sądzie Rejonowym w Grójcu urządzona jest księga wieczysta numer RAIG łamane na 00050950/3 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Belsk Duży. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proszę bardzo. Uchwała nr 8 na 60 na 2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Belsk Duży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Belska Dużego gmina Belsk Duży. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 6 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Rada Gminy Belsk Duży uchwala co następuje. Paragraf 1.
wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez gminę Belsk Duży niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością osoby fizycznej położonej w obrębie Belsk Duży, gmina Belsk Duży, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 203/2 o powierzchni 0,04 hektara, dla której w Sądzie Rejonowym w Grójcu urządzona jest księga wieczysta numer RAI/G/00087664/9 z przeznaczeniem na realizację celu publicznego poszerzenie drogi publicznej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Belsk Duży. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 8/61/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w związku z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową gminy Belsk Duży na 2019 rok nr 8/58/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 6/46/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Udziela się z budżetu gminy Belsk Duży pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 1618W Stara Wieś Błędów w miejscowości Skowronki na odcinku od kilometr 1+700 do 2 o długości 300 metrów bieżących kwota 64 103 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie i ostatnia z uchwał dzisiaj. Proszę o przeczytanie. Uchwała nr 8/62/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu grójeckiemu na modernizację drogi powiatowej. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową gminy Belsk Duży na 2019 rok nr 8/58/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku Rada Gminy Belsk Duży uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu gminy Belsk Duży pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew Trzylatków na odcinku przez wieś Odżywałek o długości 1000 metrów bieżących. Kwota 320 035 zł. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielana w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem grójeckim a gminą Belsk Duży. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Belsk. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego. Dziękuję. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie i tak jak mówiłem, była to ostatnia uchwała dziś podejmowana. Możemy zatem przejść do punktu 9. Sprawozdanie wójta z działalności od ostatniej sesji.
Gdy chodzi o punkt siódmy, sprawozdanie z działalności, to ja już trochę dzisiaj powiedziałem, a poza tym, jak Państwo czytaliście uchwały, to w tych uchwałach jest zawarte to, co w tej chwili robimy. Jeśli można byłoby, to bym bardzo prosił o zapytania. A, bo to razem było. Nie dosłuchałem, przepraszam. Prosiłbym o zapytania i wnioski, to wtedy nie będę za długo mówił. Dziękuję bardzo. Jestem tu. Proszę bardzo, czy w punkcie zapytania i wolne wnioski ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan sołtys zabrał. Panie sołtysie, już radni to sygnalizowali, jest pismo złożone. I już już z grubsza wiadomo, o co chodzi. To jest taka, wiecie, dziwna działalność ludzi, ale jakoś się do tego dobierzemy, żeby ten stan poprawić, bo to jest niemożliwe z tym. Nie, ale to ogranicza dojazd. A to warszawiak kupił chyba tą działkę, tak? Ale sąsiad po przeciwnej stronie drogi, to kto to jest? No. Aha. Dobrze. To zajmiemy się tym w miarę szybciej, jak mówimy. Bo to wpłynęło w czasie komisji. Pisze Wilczy Targ. Droga sołtys. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w punkcie 10? Jeśli nie ma, to zgodnie z numeracją przechodzimy do punktu 11. Zapytania i wolne wnioski. Nie, zamykam. Jest taka sprawa jeszcze, jest sołtys z Oczesał? Jest. Jest. To na pewno Państwa zainteresuje, dlatego że tutaj Rada podjęła pewne działania w sprawie parku w Oczesałach. I powiem Wam, że to, cośmy postanowili tu wspólnie, to się nie zmieniło. Tylko ponieważ jest to obiekt zabytkowy, to są pewne procedury, a u nas z tymi urzędami to różnie bywa i trochę tych dokumentów trzeba zrobić. Powiem tylko tak dla wiadomości. Mieszkańcy zgłosili, że posprzątają ten teren w zamian za drewno, ale ja byłem do tego bardzo skłonny. Nie do końca, kurczę, wiedziałem, z czym to się nawet wiąże, ale chciałem dobrze. Po rozmowach z konserwatorem, z nadzorem konserwatorskim, okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, co nie znaczy, że to nie stanęło w miejscu. I na dzień dzisiejszy mamy przygotowaną koncepcję już pod dokumentacją. Odbudowania przede wszystkim cieków wodnych, żeby ten teren osuszyć. I panie sołtysie, decyzja będzie należała do Rady. W tej chwili jest wygaszony zarząd na zdecydowanej części tego parku. Jest on w dyspozycji gminy. Tam myśliwi trochę mają, no bo jakieś tam, no wiecie jak to jest, niech siedzą na razie. Natomiast mamy koncepcję odtworzenia już 3 stawów. Są to stawy, które są w ewidencji jako stawy rybne. Co to nam daje? To nam daje, że to jest w gestii powiatu, te stawy są w gestii powiatu i w gestii gminy. Że do tego nic nie mają Wody Polskie, ani ktoś poza nimi.
Ten zapis sprzed stu ponad lat nam daje prawo do decydowania o tym terenie jako właścicielowi, czyli gminie. I co jest w tej chwili, to co Rada przeznaczyła środki na to, to jest w trakcie dokumentacja, która nam pozwoli ubiegać się u marszałka w lutym o pieniądze na jakiekolwiek roboty. Ale ta dokumentacja też porządkuje sprawę wycinki. I teraz jest mały problem. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jest sposób posprzątania tego. Jest firma, która przychodzi, sprząta to co do krzaczka, co do gałęzi, w zamian za pozyskane drewno. Tam wbrew pozorom nie ma drewna wielkiej wartości. Trochę jest i też takich obałków porządnych, bo co lepsze to wyrżnęli kiedyś. Po prostu by wieźli, ukradli i tyle. I chcemy, żeby nadleśnictwo nam wyceniło wartość tego drzewostanu do usunięcia. I jeżeli wartość tego drzewostanu będzie niższa jak roboty, które ma wykonać firma, bo to my w samorządach możemy tylko zarabiać, nie możemy tracić, to wtedy ta firma w okresie, który nam wyrazi zgodę ornitolog od ptaków, spec, wyczyści nam ten teren z leżących drzew i mają wywieźć wszystko, co leży. I wtedy może na tym etapie my będziemy próbowali się dogadać, może by dopuścili mieszkańców. Jeśli to będzie sprzątnięte, to jest odnowienie tych trzech stawów. Między tym przepustem, który nie odprowadza wody od pani Katanowej, tak, do ostatniego spustu jest 7 metrów różnicy. 7 metrów w poziomach. Tak, czyli będzie trzeba postawić trzy zastawy do piętrzenia wody. Ja mówię o projekcie, leży u mnie na biurku. I jak będziemy mieli te dokumenty, to do porządkowania sprawy tych parków w Oczesałach, bo to jest żałosna wizytówka. Nie tylko gminy, no, ale to już jest inna sprawa. Wrócimy, ale na dzień dzisiejszy stan jest taki, gmina jest właścicielem całości. Mamy to w zarządzie i nas trochę dlatego konserwator goni. Trochę mają myśliwi, około hektara. I sprawy są w tym kierunku, żeby to uporządkować. Jak już uporządkujemy, to państwo radni podejmiecie decyzję, w jakiej formie to ma być zarządzane. Bo ja jestem zdania, że jesteśmy to w stanie doprowadzić do takiego stanu, że będą tam mieszkańcy i z Grójca przyjeżdżać. Bo ten park w Oczesałach jest zrobiony na planie, ten sam projektant, co mam mówić, robił park w pałacu u nas, ten sam robił te aleje i to wszystko. I wtedy wy zadecydujecie, w jakim stopniu samorząd wiejski, ile tych samorządów wiejskich, ile straży, ile gmina, ile co. Ale to mówię, no musimy te roboty ruszyć z miejsca, a na razie to siedzimy w papierach. W pierwszej części chcemy odwodnić ten teren. Czyli od pani Katanowej, od tego ślepego przepustu wykopać rów i sprowadzić aż do ostatniego stawu wodę. No. Tak, tak. Wiecie, to nie jest, my mamy tam każdy, bez przesady, każde drzewko, każdą samosiejkę i to wszystko zinwentaryzowane. I to będzie usunięte, w planach jest praktycznie wyczyszczenie całego tego koryta. Tylko ponieważ kij ma dwa końce, jest to zabytek. A przy zabytku to wyrżniecie drzewo jakieś, wywiezie chłop w dobrej wierze i budżetu gminy zabraknie na te wszystkie odszkodowania, bo teraz leją nas zatek tymi karami na lewo i na prawo. No ale takie życie jest. Także, bo pytali się mieszkańcy, co dali z tym pomysłem. To wszystko idzie i myślę, że jak już złożymy wniosek do marszałka, to w przyszłym roku, w drugiej połowie, będzie można myśleć o robotach ziemnych. Natomiast w okresie, kiedy będzie można tam wejść, trzeba brać tą firmę. Tylko brakuje 20 parę tysięcy naleśników, żeby mi to wycenili. Tu 20, tu 30, tak się pyka na lewo, na prawo. I słucham? Tyle będzie kosztować wycena. Wiecie, sprawa jest ryzykowna, dlatego że oddajemy coś za darmo. A w tych upałach ludzie siedzą w cieniu w domu i piszą różne rzeczy po różnych instytucjach. Po co nam kłopot? Trzeba na zimne dmuchać. To tyle, Wysoka Rado. Natomiast ponieważ już pan przewodniczący przyszedł do punktu 11, to jak nie ma pytań, to jestem za.
Dziękuję bardzo i zamykam obrady dzisiejszej sesji Rady Gminy. Dziękuję wszystkim za przybycie.